Obejrzmy szybko, bo to ciekawy temat, a ja ostatnio pytałem, o co w tym chodzi, nikt mi nie chciał powiedzieć. Kolejny skam na zegarki. Lady Madeleine, Hanusia. A czemu ludzie, którzy skamują na te gówna, zawsze mają tu chytniki? Partiatix! Yeah, boy! Przyszły do mnie ostatnio zamówione dwa nowe zegarki. Nie tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić! GreenRed 18 no, dał na Goliborde 5 zł. Egzamin mam 11 czerwca o 13 i soul kwakę podkreślenie K1 pep polowe. Dziękuję GreenRed za piątkę. No to prejgę, oby siadło tym razem. Ostatnio było co? Przejazd? Kolejowy? Z tego co pamiętam, chyba że mi coś porypało. Od firmy Harry Thompson. Cześć kochani, przyszła do mnie dzisiaj nieznana jeszcze w Polsce marka, Christian Millers. Cena tych zegarków jest bardzo niska, z tego względu właśnie liczba jest ograniczona, trzeba się spieszyć. Teraz ekskluzywna obniżka wszystkich produktów, aż o 50% taniej. Jest promocja na stronie Qtest, macie minus 70% dla 50 pierwszych zamówień. Siostry Balwiercza. Ale giga szczota, ja pierdzielę! Co się tym robi? Co się tym robi? Dredy rozczesuje? Że mi zwykłe włosy? Serio się pytam. Co się tym gównem robi? Promocja na stronie Qtest. Macie minus 70% dla 50 pierwszych zamówień. Siostry Balwierczak znane pod aliasami Hanusia Wielka oraz Lady Madeleine kompletnie nie sprawdzają, co reklamują. Hanusia reklamowała zegarki Harry Thompson znane z afery z dubielem, suszarkolokówkę za 120 zł, którą na Ali można kupić za 20 zł i ponownie zegarki, ale tym razem innej marki, która sprzedaje dokładnie to samo, co Harry Thompson. Jej siostra Lady Madeleine postanowiła podbić stawkę i zareklamowała smartwatche przypominające produkt Xiaomi, który sklep w ogóle nie miał regulaminu. I też, nawiasem mówiąc, po pierwszej sprzedaży, sklep ten zapadł się pod ziemię. Pragnę się czymś przyfleksować, ponieważ kilka dni temu zamówiłam sobie zegarek designerski, taki różowiutki, od firmy Miwatch. Jest to w ogóle polska firma ze smartwatchami o świetnej jakości. Miwatch, w sensie od Xiaomi, polska firma. Czekaj, co? Żeby aż tak nie mieć pojęcia? Nie. Chyba Miłosz, a Miłosz. Ale zahaczę również o Adriannę Śledź, którą możecie kojarzyć z programu Love Island, albo będziecie kojarzyć z występu u Kuby Wojewódzkiego, ale wszystko po kolei, bo uwierzcie mi na słowo, że te promocje to absolutny hit. Zacznę od pierwszej sióstr Balwierczak, czyli Hanusi Wielkiej, która to zdobyła sławę dzięki udziałowi w programie Hotel Paradise. Żeby osadzić to w datach, 2 kwietnia wrzuciłem film o dubielu, który reklamował zegarki Harry Thompson, które tak naprawdę były dropshipem z AliExpress. Sprawa nabrała rozgłosu, materiał wbił się na główną wykopu, a także został nagłośniony przez innych youtuberów. Mimo wszystko jakoś 3 tygodnie później Hanusia Wielka postanowiła zareklamować dokładnie te same zegarki, gadając dokładnie te same bzdury o wyprzedaży zimowej kolekcji i niesamowitej promocji. Przyszły do mnie ostatnio zamówione dwa nowe zegarki od firmy Harry Thompson, jakbyście chcieli wiedzieć. Zobaczcie sobie, ten jest taki delikatnie z różową. Czyli skam, który typ, nie wiem, 2 tygodnie wcześniej zniszczył w necie, to ona to... Czyli są aż tak odlepieni od rzeczywistości, oni nie widzą tego? O co chodzi? Serio się pytam. Mnie to przeraża z tymi ludźmi pustymi. Męski, srebrny, z czarną tarczą, ale wygląda genialnie. Teraz ta firma ma taką promocję przez 24 godziny z okazji tego, że właśnie wyprzedają zimową kolekcję, to wszystkie zegarki są w cenie 69 zł. Promocja będzie trwała tylko 24 godziny, więc jak chcecie, to sobie zamawiacie, a jak chcecie darmową dostawać... W tle film z lektorem, ty, bo u babci nagrywała. Musi nagrać skam, ale nie, też chce iść do babci na dzień babci. Dobra. Babcie, sobie ogląda Terminator 2, dzień sądu, ja nagram skam o zegarkach. Coś się dzieje. Nie, to nie. Ponownie mógłbym mówić sądu o tym, że na tarczy zegarków jest logo firmy Sharps, a nie Harry Thompson, i udowadniać, że to skam, ale te wszystkie informacje znajdziecie w moim pierwszym filmie o dubielu. Natomiast czyli muszę 3 dolary, a ona za 70 sprzedaje, że się reklamuje. Doniesienia o jeden bardzo ważny element. Widzicie, nagle okazało się, że firma Harry Thompson w jednym momencie wyprzedała dosłownie wszystkie zegarki, i to zarówno te przecenione, jak i te bez promocji. Sami przyznacie, że to niespotykana sytuacja i bardziej to wygląda na to, że firma po prostu zniknęła po jakże owocnej współpracy z influencerami, którzy wciskali swoim fanom te chińskie błyskotki. Ciekawi mnie, w jaki sposób osoby, które zakupiły taki produkt, mają teraz dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi, bo może się zdarzyć, że... No normalnie jechać do Chin, do cesarza, żeby złożyć modły i może oddać 3 dolary. Proste.
Co ty myślisz, że Chińczycy będą cię oszukiwać? Nie wszystkich zegarków jesteś? Nagle urwie się kontakt i firma Harry Thompson przestanie odpisywać na maile. Przyszły do mnie ostatnio zamówione dwa nowe zegarki od firmy Harry Thompson, jakbyście chcieli wiedzieć. I teraz możecie pomyśleć, że Hanusia po prostu była nieuważna, że może to jakaś agencja jej załatwiła i źle sprawdziła, a ona jest ofiarą pomyłki. No to coś wam powiem. Widzicie, 25 kwietnia Hanusia reklamowała zegarki Harry Thompson, a już dwa dni później, bo 27 kwietnia, zareklamowała kolejne zegarki, ale tym razem marki Christian Millers. Ostatnio mam fazę na zegarki i zaprezentuję wam teraz kolejny. Faza na zegarki! O, ostatnio faza na zegarki, ciekawe! Markę Christian Millers. Zobaczcie sobie, wszystkie rozpakuję. Od razu mówię, że teraz jest taka promocja, że jeden zegareczek kosztuje tylko 50 zł. Więc to jest w ogóle żaden pieniądz za zegarek. Usiądźcie wygodnie, bo to jest absolutny ciekawe, hit. Tak się składa, że Harry Thompson i Christian Millers sprzedają dokładnie takie same modele zegarków. W sensie, to są dokładnie te same zegarki, tylko że w przypadku Christian Millers na tarczy jest logo z literkami CM. I już wam pokażę porównanie kilku modeli. To zacznę od klasyka. Po lewej widzicie Harry Thompson model Jan, który reklamował Dubiel, a po prawej dokładnie ten sam zegarek, ale tym razem nazywa on się Aiden i jest firmy Christian Millers. Jedyna różnica to logo na tarczy, bo w przypadku Millersa jest po staranku, bo ujrzymy tam literki CM. No ale załóżmy, że to przypadek, więc sprawdźmy model Emily, który reklamowała Hanusia. Tutaj ponownie po lewej model Paulina od Harry Thompson, a po prawej Emily od Christian Millers. Różnica to tylko i wyłącznie logo na tarczy. Nawet jak spojrzymy na cały design strony, to jest to bliźniaczy projekt, który oczywiście powstał na bazie Shopify. Co ciekawe, w momencie, gdy zrobiło się głośno o aferze, na stronie Harry Thompson pojawiło się FAQ i polityka zwrotów, natomiast na stronie Christian Millers cały regulamin ogranicza się do informacji prawnych. To co widzicie to cały regulamin tego sklepu, a co najśmieszniejsze to czwarty punkt mówi o tym, że ogólne warunki sprzedaży mają być dostępne pod tym linkiem, a jak widać... Dzisiejsza strona internetowa jest publikowana przez z siedzibą pod adresem i oni mają w kilku krajach... siedzibę? Te po prostu ich nie ma. Wychodzi na to, że nie wiadomo co z gwarancją, co z wysyłką, kto przechowuje nasze dane i tak dalej. W ogóle te to tak se napisali dla jaj. Logo, takie tutelne, eleganckie na tarczy, zobaczcie sobie tutaj. Będzie cena tych zegarków jest bardzo niska, z tego względu właśnie liczba jest ograniczona, trzeba się śpieszyć. Także w przeciągu 3 dni Hanusia Wielka reklamowała dokładnie te same zegarki, które oferowały dwie różne firmy i obie to po prostu dropshipping tanich chińskich zegarków, które na AliExpress kupicie za 12 zł. Do jakiego stopnia można nie sprawdzać, co się reklamuje? Przecież to już jest tak absurdalne, że aż śmieszne. No chyba, że jesteście jedną z osób, która skorzystała z tej niesamowitej promocji i właśnie dowiedzieliście się, co kupiliście. Także jak macie ochotę, to sobie korzystajcie. Swipe'a róbcie. Zaraz opowiem wam o siostrze Hanusi, czyli Lady Madeleine, która reklamowała jeszcze większy skam, ale w ramach uzupełnienia powiem, że zegarki Christian Millers promowała również Adrianna Śledź, znana z... Ciekawe, czy oni są po prostu tacy pazerni na hajs, czy tacy głupi, że nie ogarniają, że te zegarki to jakieś gówno? Ja strzelam, że są pazerni i jednocześnie tak odlepieni od rzeczywistości, że mimo, że chłop 2 tygodnie temu nagrał film o tych zegarkach i ma 500 000 wyświetleń, to jakby oni mają to w dupie. Bo uznali, że ich widzowie i tak go nie obejrzą. Programu Love coś, Island. Nie wiem. Cześć kochani, przyszła do mnie dzisiaj nieznana jeszcze w Polsce marka, Christian Millers. Jest ona popularna w Anglii to i we Francji. Jest to marka zegarków. Kochani, i z okazji wejścia marki na polski rynek jest oferta promocyjna i takie zegarki dostaniemy za 50 zł, od sztuki oczywiście. Niestety, ale są ograniczone zapasy, ponieważ jest na osoby przeznaczonych tylko 5 zegarków. Ty. Prawie jak PlayStation te zegarki, że trzeba się lać, bo jeżdżą handlarze z paletami do Tesco i kupują całą paletę zegarków za 2 dolary. Co ty pieprzysz? Co to za gówno? No nie wytrzymię. 5 na osobę, bo nie mam co robić i będę do łokcia zegarki nosił na ręce jednej. Ja pierdzielę, co tu się odpieprza? Jak widzicie, moje zegarki są wszystkie eleganckie, ale macie do wyboru również stalowe albo na przykład na skórzanym pasku. Zobaczcie, jak one ładnie się prezentują. No i standardowo gadka o wejściu firmy na polski rynek i niesamowitej promocji, w tym wypadku z 200 zł na 50 zł. Tutaj też warto dodać, że Adrianna wraz z resztą ekipy Love Island zawitała do programu Kuby Wojewódzkiego, więc jest to stosunkowo popularna osoba, która mogła wcisnąć ten produkt naprawdę wielu osobom. Kto wie, może i Christian Millers za chwilę ogłosi, że sklep wyprzedał wszystkie modele zegarków, a może jeszcze czekasz kolejne influencerki zachęcą fanów do zakupów. I serio, jak taki czy inny influencer będzie wam mówił o nowej, niesamowitej marce, która wchodzi na polski rynek i od razu oferuje promocję minus 50%, to od razu załączajcie tryb wyjątkowej czynności i wszystko dokładnie sprawdzajcie. Jestem na stronie internetowej, zobaczcie kochani, dodałam do koszyka 2 zegarki. Jeden jest męski, drugi jest damski. Cena to 100 zł, a wysyłka za darmo. Przy okazji badania sprawy z Dubielem dostałem od was wiadomości, w których opisaliście mi, jak działa...
cesarz sam pakuje, czy nie? Czy jednak wyzysk i też za miskę, nie ważne za miskę czego? Ale pokczam, za darmo wysyłka, pog. Taki biznes z zegarkami. Generalnie chodzi o to, że zamawiając większe ilości zegarków z Chin za 12 zł, możecie poprosić producenta o personalizację, czyli na przykład dodanie na tarczy własnego logo. To samo tyczy się pudełek, w które chiński producent może je zapakować, lub też mogą być przepakowane na jednym z przystanków w trakcie podróży z Chin do magazynu. Paczka przychodzi do Was z Polski, a konkretnie ze Słubic, ponieważ tam znajduje się magazyn AliExpress. To tłumaczy krótszy czas wysyłki i sprawia wrażenie, że produkt wcale nie przyszedł z Chin. Spany i przemyślany układ, to muszę przyznać. To jest w ogóle żaden pieniądz, za dobre, dobre. No ale wróćmy do Siódbal Wietrczak, ale tym razem do Lady Madeleine, którą możecie kojarzyć z dziwnych utworów na YouTube pokroju kokos, albo dzięki, jeszcze dziwniejszych Łukasz. TikToków, no dobrze, jak na przykład ten. Nigdy przenigdy nie oddawaj swojego fejmu. Tak właśnie brzmi pierwszy punkt dekalogu dla królowej internetu. Dla każdej nieposłusznej, podwładnej dziewoi tworzyłam lochy kilka metrów pod ziemią. No i tak się składa, że Lady Madeleine również reklamowała zegarki, ale nie takie klasyczne, tylko smartwatche niby polskiej firmy MiWatch i sami zobaczcie, jak o nich opowiada. Pragnę się czymś przyfleksować, ponieważ kilka dni temu zamówiłam sobie zegarek designerski, taki różowiutki od firmy MiWatch. Jest to w ogóle polska firma ze smartwatchami o świetnej jakości. Zegarki od MiWatch nie tylko świetnie wyglądają, ale także stworzone są m.in. dla sportowców. Jak tylko zobaczyłem to stories, to zajrzałem na stronę MiWatch i okazało się, że to absolutny ewenement, jeśli chodzi o dropshipping reklamowany przez influencerki. Regulamin tego sklepu nie zawierał jakichś kruczków, czy też nie wprowadzał klienta w błąd, bo on po prostu nie istniał. Przeszukałem całą stronę i nigdzie nie znalazłem odnośników do jakichkolwiek informacji o wysyłce, zwrotach, gwarancji czy w sumie o czymkolwiek. Nawet samo tłumaczenie było ciekawe, bo wykonaj mój rozkaz to była podstrona, na której mogliście sprawdzić status wysyłki. Nie muszę mówić, że dokładnie taki sam smartwatch możecie kupić na AliExpress za jakieś 20 zł, bo to oczywista oczywistość. I ta cudowna marka MiWatch wychodzi naprzeciw wszystkim swoim klientom, ponieważ teraz ekskluzywna obniżka wszystkich produktów aż o 50% taniej za każdą rzecz i do tego darmowa dostawa gratis. Więc zostawiam Wam swipe up do strony, zamawiajcie i dajcie znać, jakie też? Nie wybraliście, bo ja serio? Mam wyróż, które będzie mi pasował do gumek. Buziole! I zapewne wyłapaliście, że używam czasu przeszłego i nie bez powodu, bo tak się składa, że strona MiWatch już nie istnieje. Czyli taka klasyka, szybka promocja u influencerów, szybki skok na kasę i interes zapada się pod ziemię, a ludzie, którzy dokonali zakupu, jest. Pozostają z towarem wątpliwej jakości, bez jakiejkolwiek dalszej obsługi. Jakiś Chińczyk zgarnął siano. Także myślę, że was przekonałam. Swoim masłem maślanym. Bonusowo jeszcze na chwilę wróćmy do Hanusi Wielkiej, która nie tak dawno reklamowała produkt rodem z telezakupów Mango, a konkretnie suszarko-lokówkę firmy Cuties. Tutaj również zapaliła mi się lampka i uznałem, że warto sprawdzić, cóż to za cudowne urządzenie i nie myliłem się, bo to również dropshipping z AliExpress. Suszarko-lokówka Cuties kosztuje 120 zł po niesamowitej przecenie minus 70% z okazji 400. Nowych pudełek, już nawet nie chce mi się tego komentować, natomiast na AliExpress kupicie ją za jakieś 20 zł. W sumie to nawet na Allegro kupicie ją za jakieś 50 zł. Po raz kolejny chciałabym Wam wspomnieć o tej szczotce, ponieważ jest ona ale bardzo fajna. Szczota do pieprzona. Na co dzień używa. Na co dzień używa. Chciałabym Wam powiedzieć co nowego u tej marki, ponieważ właśnie stworzyli nowe opakowania i z tego. I dlatego właśnie jest promocja na stronie Qtest. Macie minus 70% dla 51 zamówień, więc się spieszcie, a jest to bardzo bezpieczne, także polecam, róbcie sobie swipe up, a tu pokazuję, jak robić to zamówienie. Ale to już Was pewnie nie szokuje i w ogóle bym o tym nie wspominał, gdyby nie. Widzicie, jacy wytresowani widzowie tych influencerek, że pokazuje, ona pokazuje, jak się zamawia rzeczy. Rozumiesz to? Ona sobie zdaje sprawę, dla kogo ona nagrywa. Ona musi nagrać poradnik, jak pokazuje, w jaki sposób zamówić to gówno. Rozumiesz to? Niesamowite tłumaczenie tej strony na język polski. Zacznę od samego opisu historii firmy, bo to taki wstęp do prawdziwego hitu w tłumaczeniu. Cuties została założona w 2019 roku we Francji z ambicją, aby móc zaoferować każdemu wspaniałą fryzurę. Oferujemy Państwu produkt fryzjerski, który łączy w sobie prostotę użycia i skuteczność. Nasz produkt jest wytwarzany w celu zagwarantowania nienagannej jakości w cenie, która przeczy konkurencji. Jesteśmy całkowicie zdigitalizowani, dlatego nie mamy fizycznych punktów sprzedaży. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu wyjątkową jakość produktów w najbardziej konkurencyjnej cenie, od nas do Państwa, bez pośredników. Czyli Cuties stawia się w roli producenta i dokłada opowieść o historii firmy i super stosunku jakości do ceny, ale coś mi podkusiło, żeby zajrzeć do faku i sprawdzić czas dostawy produktu i musisz kupić, może po prostu to zobaczyć. Przeczytam. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 tygodni od momentu opuszczenia magazynu. Dostawa może potrwać dłużej dla krajów innych niż Polska. I teraz uwaga, kryzys zdrowotny COVID-19 może również wpłynąć na opóźnienie porodu. Kurwa, co to jest? Co? Kurwa jest!
No, także tak, jeśli chodzi o niesamowicie profesjonalne strony sprzedające totalnie legitne produkty, które reklamują influencerki. Przedstawiłem wam to wszystko, żeby pokazać, jak wiele znanych osób ma totalnie gdzieś co polecają i że wciskają swoim widzom tanie chińskie produkty pod przykrywką niby światowej marki z kosmicznie zawyżoną ceną. Właśnie dlatego, jak czytam pod moim filmem różne usprawiedliwienia fanów poszczególnych influencerów, którzy zrzucają winę na agencje, na pośredników, a nawet próbują tłumaczyć takie wciskanie kitu, to po prostu nie dziwię się, że kolejni celebryci coraz mniej czasu poświęcają na sprawdzenie, co reklamują. Na szczęście jest światełko w tunelu, bo dostaję od was, od moich widzów, mnóstwo wiadomości, w których dokładnie sprawdzacie produkty reklamowane przez influencerów i sami wyłapujecie różne podejrzane oferty. Naprawdę serce mi rośnie, jak to widzę, bo dzięki temu jest nadzieja, że to instagramowo-tiktokowe szambo nieco się zmniejszy. Nie mówię, że zniknie, ale chociaż troszkę się ogarnie. Jeśli dotrwali do tego momentu, to zostaw komentarz o treści zegarek, pamiętaj, żeby kliknąć suba, wpadaj na mego Instagrama i Discorda i widzimy się w kolejnym filmie. No, niezłe gówno. Ej, to na Instagramie, nie na TikToku. Nie, na tym i na tym chyba. Ta, na tym i na tym ty skamują. Nieźle, widzowie, nieźle. Ej, ci influencerzy zapieprzeni gównem. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!